Czy wiesz, jakie są sekretne triki projektantów wnętrz i architektów na to, by wnętrza, które tworzą, wyglądały idealnie i robiły też duże wrażenie? Na czym polega ich fenomen? Co odróżnia domy, które zaprojektowane są przez profesjonalistów od tych, które urządzają ludzie, którzy nie są związani z branżą? No i czy faktycznie coś je odróżnia? Czy świetnie zaprojektowane i urządzone wnętrze może być wynikiem pracy wyłącznie architekta, czy także osoby, która wcale nim nie jest? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku, w którym zdradzę Ci sekretne triki projektantów na świetnie urządzone wnętrze. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep kronosfera.pl należący do firmy Kronospan, która jest wiodącym producentem podłóg laminowanych, płyt meblowych, blatów kuchennych, ciekawych wodoodpornych paneli oraz wielkoformatowych płyt ściennych roko, które w 70% składają się z marmuru. Na stronie kronosfera.pl oprócz możliwości zakupu i też zamówienia produktów możesz także znaleźć dużo inspiracji. Warto zajrzeć również do outletu, bo można znaleźć tutaj rzeczy w atrakcyjnych cenach. Nie są to żadne produkty uszkodzone, posiadające jakieś wady czy też z drugiego gatunku, ale końcówki kolekcji. Jeżeli chcesz zobaczyć i przekonać się, jak wybrany przez Ciebie element będzie wyglądał we wnętrzu, wejdź w zakładkę Aranżator, wybierz konkretny produkt i zobacz, jak prezentuje się on w danym pomieszczeniu. Link do strony znajdziesz także w opisie pod filmem. Warto tam zajrzeć, no i samemu o tym się przekonać. A przechodząc już do konkretnych pomysłów, to zacznijmy od obrazów. Ale nie mam tutaj na myśli tych, które wiszą na ścianie, chociaż te także są tym elementem, na który profesjonaliści zwracają bardzo dużą uwagę. O tym, jak prawidłowo wieszać obrazy i jakie one powinny być, tak by wnętrze zyskiwało na atrakcyjności, czyli mówiąc wprost, jak robić to dobrze, opowiadałam już w tym odcinku, więc oczywiście zachęcam Cię do jego obejrzenia. Ściana nie jest jedyną powierzchnią, która ozdabiana jest przy pomocy obrazów, zdjęć czy też różnego rodzaju grafik. W świetnie urządzonych wnętrzach elementy te możemy znaleźć także na meblach, na których ustawione są one pojedynczo, bądź też w grupach po kilka sztuk. Oparte są o ścianę, tworzą ciekawe warstwy, no i połączone są one też z innymi dekoracjami w jakąś jedną aranżację. Obrazy z powodzeniem możesz także ustawiać na podłodze i opierać je o ścianę, nadając wnętrzu bardziej wyrafinowanego, nowoczesnego i też niekonwencjonalnego wyglądu. No oczywiście w tej sytuacji idealne będą te większych rozmiarów, po to by były one po prostu widoczne, i też by ładnie komponowały się na tle dużej powierzchni ściany. Pamiętaj o zachowaniu proporcji, bo proporcje we wnętrzu są oczywiście kwestią niesamowicie ważną, o której profesjonaliści pamiętają zawsze. Właśnie bardzo często we wnętrzach, które urządzone są przez profesjonalistów, widać niekonwencjonalne podejście do aranżacji wnętrz, wychodzenie poza utarte schematy myślowe, eksperymentowanie i też szukanie takich rozwiązań, które nie są standardowe i też powszechnie znane wszystkim. O części z nich także opowiadałam w tym odcinku, więc jeżeli zagadnienie to Cię interesuje, to zdecydowanie warto go obejrzeć. No dobrze, ale w takim razie pojawia się pytanie, jakie obrazy we wnętrzach wyglądają świetnie? No, ich stylistykę pozostawię Tobie, bo ona powinna pasować do Twojej przestrzeni, ale zdradzę Ci, jakimi trikami często posługują się architekci wnętrz. To, co wisi na ścianach, to, co stoi na meblach, czy też jest na podłodze, co jest obrazem, tak naprawdę tym klasycznym obrazem wcale być nie musi. Do środka ram umieszcza się kawałki tkanin, tapet, czy też jakichś ciekawych materiałów i właśnie za pomocą nich tworzy wyjątkowe, unikalne wnętrzarskie dekoracje. Bo przecież to, co zdobi nasze wnętrze, no wcale nie musi być tym klasycznym obrazem, zdjęciem, czy też grafiką. Ostatnimi czasy bardzo chętnie wybieranym elementem przez architektów są obrazy, które wykonywane są z różnych mas, przy pomocy której tworzy się ciekawe, warstwowe faktury na płótnie, dzięki czemu obraz taki wygląda bardzo nowocześnie, no i też bardzo oryginalnie. Cały sekret tkwi właśnie w fakturze, która w tym przypadku gra pierwsze skrzypce. No jest to kolejny przykład wyjścia poza pewne schematy i też wykorzystania różnych rzeczy i też różnych materiałów do różnych celów. Zresztą zobacz sam, jak fajne i oryginalne obrazy można mieć na swoich ścianach.
Zdradzę Ci też dwa bardzo fajne triki na to, jak samodzielnie powiesić obraz na ścianie, tak żeby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu powinien on wisieć. Wystarczy z tyłu na ramię zrobić jedną bądź też dwie kropki, na przykład pastą do zębów. I wtedy, kiedy przyłożysz taki obraz do ściany, w miejscu tego przyłożenia zostaną widoczne ślady od tej pasty, które będą pokazywały Ci również, gdzie należy wywiercić otwory, no i ewentualnie jaki powinien być też ich rozstaw. Jeżeli natomiast chcesz na swojej ścianie umieścić jakiś obraz, bądź też galerię różnych obrazów, ale nie wiesz, jakie wielkości będą odpowiednie i też ile elementów będzie dobrze wyglądało, no i czy wszystkie ich wymiary będą się ze sobą dobrze komponować, to wystarczy użyć zwykłej taśmy malarskiej i za pomocą niej wyznaczyć rozmieszczenie oraz wysokość danych elementów. Wówczas bardzo łatwo można też sprawdzić, czy wielkość tego obrazu, bądź układ całej galerii Ci odpowiada, no i czy pasuje on do wnętrza, w którym ma się znaleźć. Jeżeli nie wiesz, jaką wielkość danego obrazu masz kupić do swojego domu i powiesić go na konkretnej ścianie, to takie rozwiązanie bardzo szybko rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Łączenie różnych kolorów oraz odcieni drewna na jednej powierzchni to także ten trik, który jest bardzo często stosowany w mieszkaniach czy domach, które urządzane są przez profesjonalistów. Wiele osób uważa, że jeżeli decyduje się na przykład na konkretny rodzaj drewna, to wybiera wszystkie meble i wszystkie dodatki takie same. No, takie myślenie bywa momentami nieco kłopotliwe i też znacząco ograniczające nasze możliwości, bo właśnie poprzez taką różnorodność jesteśmy w stanie osiągnąć bardziej designerski wygląd. Oczywiście dla jasności, błędem nie jest jeden rodzaj drewna we wnętrzu, jednak umiejętne łączenie różnych kolorów jest bardzo ciekawą alternatywą, która sprawi, że wnętrze, w którym mieszkasz, stanie się mniej płaskie, często będzie też ciekawsze, bardziej różnorodne, no i będzie posiadało bardzo fajną głębię. Jeżeli chcesz mieć na przykład jasne podłogi, możesz wybrać te meble i dodatki, które są dużo ciemniejsze. Uzyskasz przez to bardzo ładny kontrast. No i każdy z tych elementów dzięki temu będzie też bardziej rzucał się w oczy, bo będzie się on na tle tego drugiego wybijał. Łączenie dwóch odcieni drewna naprawdę potrafi wyglądać świetnie. Jeżeli te dwa kolory są dodatkowo jeszcze dobrze dobrane, to nie ma opcji, żeby się one ze sobą gryzły. Dobrą praktyką jest oczywiście łączenie jasnego drewna z ciemnym, co daje ten widoczny kontrast. Czasami jednak, jeżeli odcienie drewna są do siebie bardzo zbliżone, może powodować to wrażenie, że ktoś chciał dopasować różne elementy, tak by były one jak najbardziej do siebie podobne, ale no, to jednak koniec końców wcale dobrze nie zadziałało. Warto próbować, warto dopasowywać, no i nie bać się takich rozwiązań, bo skoro stosowane są one przez profesjonalistów, to jak widać, coś musi być na rzeczy. Jednym z moich absolutnie ulubionych trików jest umieszczenie świec wewnątrz kominka. Takie rozwiązanie z powodzeniem może być wykorzystywane przez dosłownie cały rok. Kominek może nam służyć nie tylko w sezonie grzewczym do ogrzania naszego domu i też stworzenia przytulnego klimatu, ale tak naprawdę o każdej porze roku, na przykład wieczorami, kiedy chcemy uzyskać nastrojowy klimat w naszym wnętrzu. Ja sama w swoim domu rozwiązanie to stosuję nagminnie i przyznam szczerze, że wolę je dużo bardziej niż drewno, które w tym kominku się pali. Niestety z palącym drewnem mam taki problem, że jego zapach bardzo mnie drażni. I o ile sam widok ognia i oczywiście dźwięk tego skwierczącego drewna jest świetny, o tyle zapach, który przy tym powstaje, dla mnie jest po prostu męczący i powoduje, że muszę natychmiast otwierać okno i wietrzyć to pomieszczenie. A dodatkowo jeszcze to, że mam dom pasywny, sprawia, że całe wnętrze nagrzewa się niezwykle szybko i bardzo często, kiedy ogień w tym kominku jest duży, w salonie robi się gorąco i duszno. Ale oczywiście abstrahując od indywidualnych preferencji, latem czy wiosną, co do zasady wieczorami tego kominka nie odpalamy ze względu na to, że jest ciepło. Dlatego świece, które są w nim umieszczone, dają nam możliwość tworzenia bardzo przytulnego klimatu, no i patrzenia na ogień, który ma na nas bardzo kojący wpływ. Dlatego bardzo często profesjonaliści wykorzystują ten trik po to, by klimat tego niesamowicie przytulnego wnętrza móc tworzyć też codziennie. Bo przecież wnętrze to nie tylko to, co widzimy i jak to, co widzimy, jest zrobione,
ale też to, co czujemy, kiedy w tym wnętrzu przebywamy. Przy jadalnianym stole wcale nie musisz mieć wszystkich krzeseł, które są jednakowe. Często właśnie bardzo fajnie wyglądają takie, które są różne, bo wprowadzają ciekawy wizualny efekt do Twojego wnętrza. Ten trik jest również wykorzystywany przez profesjonalistów, żeby wnętrzu nadać większej dynamiki. Różnorodność możesz uzyskać poprzez na przykład różną kolorystykę takich samych krzeseł, bądź też poprzez ustawienie przy stole różnych krzeseł, które fajnie się ze sobą komponują. Bardzo prostym sposobem na to, jak dobrać i też jak ustawić takie krzesła, jest wybór dwóch różnych rodzajów i ustawienie ich naprzemiennie przy stole lub ustawienie dwóch innych krzeseł na skraju tego stołu przy krótszym boku. Dla ciekawszego zrównoważenia całości możesz pomieszać bardziej masywne i cięższe elementy z tymi, które wizualnie są też dużo lżejsze. Dobrym rozwiązaniem będzie też wybór różnych krzeseł o podobnej stylistyce, jak i takich, które są kompletnie różne. Świetnie wygląda też łączenie starych krzeseł z tymi nowoczesnymi. No, każda opcja może okazać się naprawdę fantastycznym rozwiązaniem we wnętrzu, która wprowadzi do niego bardzo ciekawy akcent. Tak naprawdę można bawić się dowoli i sprawdzać, co będzie się ze sobą ładnie komponowało. A pozostając jeszcze na moment przy kwestii tworzenia fajnego klimatu we wnętrzu, zwróć uwagę na to, że w profesjonalnie zaprojektowanych i też urządzonych wnętrzach to właśnie oświetlenie odgrywa niesamowicie istotną rolę. Ale nie mam tutaj na myśli wcale oświetlenia głównego, ale te jego źródła, które dają nam nastrojowe, miękkie, rozproszone światło. Takie jak na przykład kinkiety, dekoracyjne oświetlenie LED-owe, różnego rodzaju lampy, podłogowe czy też stołowe, które rozstawione są w najróżniejszych miejscach naszego domu. Używanie tych punktów świetlnych właśnie wieczorami powoduje, że wnętrze staje się bardziej trójwymiarowe. Nie jest ono płaskie i też bardzo przyjemnie w takim wnętrzu się wypoczywa, bo światło robi tu klimat. Dlatego jeżeli chcesz urządzić swój dom tak, jak robią to profesjonaliści, to pamiętaj o różnych źródłach światła. W tym przypadku mniej wcale nie znaczy lepiej. Ale znowu bez przesady, nie róbmy z mieszkania wystawy w sklepie z oświetleniem czy też stadionu piłkarskiego. Lampkę stołową możesz umieścić na różnych meblach, począwszy od komody, konsoli, toaletki, regału, a skończywszy nawet na blacie kuchennym. A wszystko to po to, by za pomocą tego światła pięknie wyeksponować dane wnętrze. Ale same lampki to nie wszystko. Równie ważna jest barwa tego oświetlenia. W tym odcinku mówiłam o tym, jakich odcieni światła należy unikać we wnętrzu i też dlaczego, a jakie wyglądają w nim świetnie. Więc jeżeli chcesz zgłębić ten temat, to tutaj zostawiam Ci link. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ale oczywiście nie oznacza to, że zagadnienie to zostało przeze mnie w 100% wyczerpane. Będą pojawiały się kolejne odcinki z tej serii. Przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, jak chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się na kanale, oraz oczywiście o kliknięciu łapki w górę pod tym filmem. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność i oczywiście za Twoje wsparcie. Ja tymczasem się już żegnam, oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu. Tymczasem cudownego weekendu, trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!